Dzień dobry Państwu, nazywam się Stanisław Niewiński i niezmiernie miło mi Państwa gościć w kolejnym odcinku mojej skromnej serii vlogowej poświęconym zagadnieniom związanym z szeroko rozumianym Dalekim Wschodem. Tematem, którym chciałbym się dla Państwa zająć dzisiaj, jest to zagadnienie systemu politycznego Cesarstwa Chińskiego. Od razu pragnę zwrócić uwagę na fakt, że to, o czym będę Państwu dzisiaj opowiadał, jest to zagadnienie, które planuję tak naprawdę podzielić na kilka części, kilka odcinków. Myślę, że minimum będą to trzy odcinki, jeśli nie cztery, albo nie pięć, ponieważ jest to zagadnienie bardzo złożone, bardzo szerokie, którego po prostu no nie da się omówić w ramach tak naprawdę jednego odcinka. Temat systemu politycznego cesarstwa dawnych, przedrewolucyjnych, mam tu na myśli rewolucję lat 1911-1912, przedrewolucyjnych chińskich tradycji politycznych, jest to, prawdę powiedziawszy, chyba najistotniejsze zagadnienie badawcze, jakim się zajmuję jako nauczyciel akademicki. No już od jakiegoś czasu chciałem się za tą tematykę zabrać w formie vlogowej, no ale zawsze jakoś brakowało mi czasu, miałem inne obowiązki, no ale no dzisiaj na szczęście udaje mi się za to zagadnienie zabierać. W ramach tego naszego dzisiejszego spotkania chciałbym Państwa niejako tak wprowadzić w to arcyciekawe zagadnienie. Dlatego w ramach właśnie tego naszego pierwszego dzisiejszego spotkania chciałbym Państwu opowiedzieć przede wszystkim o pewnych doktrynalnych fundamentach Cesarstwa Chińskiego oraz w drugiej części tego naszego dzisiejszego spotkania niejako pokazać Państwu taki oczywiście nieco uproszczony zarys historyczny Cesarstwa Chińskiego, najważniejsze okresy w jego ramach, poszczególne kluczowe dynastie. Jak to Państwo w tym no, długim, bo prawie no, mającym właściwie ponad dwa milenia czasie, jak to Państwo się zmieniało. Niemniej jednak nie byłbym sobą, gdybym na początku Państwu nie polecił jakiejś literatury, za pomocą której możecie sobie niejako tą wiedzę z tego zakresu poszerzyć. No, mój vlog będzie tak naprawdę tylko vlogiem, on pod żadnym pozorem nie zastąpi Państwu fachowej literatury, nawet biorąc pod uwagę, że to, o czym mówię, na takowej się naturalnie opiera. Pierwszą książkę, jaką dzisiaj chciałbym Państwu polecić, jest to praca izraelskiego sinologa Yuria Pinesa pod tytułem The Everlasting Empire, The Political Culture of Ancient China and Its Imperial Legacy. Jest to książka jakaś, powiedzmy, ogromna objętościowo, niemniej jednak bardzo ciekawa, bardzo, bardzo wartościowa. Autor tej książki skupia się na takich, można powiedzieć, najważniejszych elementach tworzących system polityczny Imperium Chińskiego, więc między innymi na cesarzu, na aparacie urzędniczym, lokalnej administracji. Bardzo ciekawa, niezwykle wartościowa książka. Druga rzecz, którą chciałbym Państwu dzisiaj polecić, to praca tajwańskiego historyka Qian Mu o tytule Traditional Government in Imperial China, A Critical Analysis. No, również taka, powiedzmy, nie jakaś wielka objętościowo książka, ale niech ten rozmiar Państwa nie zwodzi. Jest to bardzo, można powiedzieć, kompleksowe opracowanie. Autor skupia się tak naprawdę na
poszczególnych dynastiach tworzących Cesarstwo Chińskie i właśnie każdą z tych dynastii analizuje, sprawdza, jaką pozycję miał cesarz, jaką mieli urzędnicy, jaki miała charakter biurokracja w tamtym czasie. Bardzo cenna, niezwykle wartościowa praca. I trzecia rzecz, największa objętościowo, praca autora Dingxin Zhao, The Confucian Legalist States, A New Theory of Chinese History. Z tych wszystkich pozycji, którą Państwu przed chwilą poleciłem, ta, można powiedzieć, w największym stopniu skupia się tak naprawdę na chińskiej filozofii politycznej i właśnie na takich, można powiedzieć, podstawach doktrynalnych, które konstytuowały Cesarstwo Chińskie. No, jak Państwo widzicie, wszystkie te trzy pozycje są to książki anglojęzyczne. No, wynika to z tego, że generalnie rzecz biorąc, zagadnienie Cesarstwa Chińskiego jest, znaczy Cesarstwa Chińskiego właśnie w tym kontekście systemu politycznego, doktryn politycznych, jest to zagadnienie no, dość rzadko, można powiedzieć, poruszane, a już w szczególności jeśli chodzi o nasz kraj, no, jak zajmuję się tematyką chińską od już w sumie no, około 12 lat, no to niestety nie spotkałem na polskim rynku książki, która by jakoś tak głębiej ten temat podejmowała. Chcąc się tym zajmować, trzeba siłą rzeczy zaglądać do obcojęzycznej literatury. No, być może to się w jakiejś tam bliższej bądź dalszej przyszłości zmieni. To tyle, można powiedzieć, tonem takiego bibliograficznego wstępu. Jak Państwu zapowiedziałem na samym początku, chciałbym się skupić na fundamentach doktrynalnych Cesarstwa Chińskiego, jaka praktyka polityczna z chińskiej przedcesarskiej przyszłości wpływała na funkcjonowanie cesarstwa. Rzeczy, o których teraz będę Państwu opowiadał, są to kwestie, które w jakimś tam stopniu poruszałem już pod kątem innych nagrań dla Państwa, przede wszystkim w ramach mojego vloga poświęconego tym, jak się chińskie tradycje polityczne mają do demokracji. Niemniej tam wówczas, można powiedzieć, bardzo tak kompaktowo ten problem potraktowałem. Dzisiaj chciałbym to zrobić szerzej, spojrzeć na więcej elementów, choć pewne kwestie będą się tutaj, cóż, od razu zaznaczam, powtarzać. Mówiąc o fundamentach doktrynalnych, tradycjach, na których opierało się Cesarstwo Chińskie powołane w 221 roku przed naszą erą, przede wszystkim należy tutaj spojrzeć na dorobek doktrynalny, dorobek praktyczno-polityczny Chin królewskich. To z tego, co w tym okresie się narodziło, to z tradycji, którymi wówczas Chińczycy na różne sposoby hołdowali, z tego właśnie dorobku korzystały elity tworzące i potem w kolejnych stuleciach rozwijające funkcjonowanie Cesarstwa Chińskiego. Trzeba tutaj od razu zaznaczyć, że mówienie o tradycjach politycznych Chin królewskich jest bardzo trudne tak naprawdę z dwóch podstawowych powodów. Pierwszy to powód jest taki, z którym myślę spotkało się wiele osób zajmujących się jakoś historią, szczególnie historią polityczną Chin, że tak naprawdę w dziejach państwa środka trudno jest tak naprawdę powiedzieć, od jakiego momentu przestajemy mówić o mitach i legendach i zaczynamy mówić tak naprawdę o twardych faktach historycznych. Na ten temat są tak naprawdę bardzo rozległe spory. Od razu tu Państwu zaznaczam, że tutaj istnieją pewne fundamentalne tak naprawdę różnice zdań pomiędzy tym, co mówią sami Chińczycy, historycy chińscy, a co się na ten temat twierdzi i mówi poza Chinami.
Chińczycy i no, trudno tak naprawdę do Chińczyków mieć o to pretensje, bo jest to myślę pewna praktyka występująca tak naprawdę w wielu krajach, nie tylko w Chinach. No niemniej jednak Chińczycy lubią tutaj, prawda, podkreślać jak najbardziej starość swojej cywilizacji. Starają się właśnie ten początek chiński, można powiedzieć, wywieźć tak naprawdę jak najdalej w przeszłość. Natomiast poza Chinami, no to przede wszystkim w sinologii krajów zachodnich, no tutaj, prawda, no takich dążeń siłą rzeczy nie ma. Żeby tutaj państwo za bardzo tak naprawdę nie nakręcić, to gdy mówimy o Chinach królewskich, bardzo istotnym sporem jest historyczność pierwszej, wedle tradycji, dynastii rządzącej Chinami królewskimi, mianowicie dynastii Xia, która wedle historiografii powinna rządzić pomiędzy rokiem 2070 a 1600 przed naszą erą. W Chinach na ogół się twierdzi, że ta dynastia ma charakter historyczny i tutaj się podaje, że stanowiska archeologiczne w Erlitou w centralnych Chinach, tutaj nie chcę państwu pokręcić, ale albo jest to prowincja Shanxi, albo Henan, tam właśnie znaleziono wykopaliska wskazujące na to, że no mniej więcej w tym samym czasie, jak miała istnieć dynastia Xia, w tym regionie była rozwinięta kultura. Na zachodzie się twierdzi, że owszem, można w tym okresie znaleźć pewną aktywność gospodarczą na tym terenie, ale że nie da się w 100% potwierdzić, że ta aktywność jest akurat ta dynastia. Także tu jest też już ten pierwszy problem, że tak naprawdę no my do końca nie wiemy, kiedy te historyczne Chiny się zaczynają. Druga kwestia taka, że jest to okres bardzo długi, bo jeśli przyjmiemy, że dynastia Xia jest dynastią historyczną, to te Chiny okresu królewskiego no to są od roku 2070 przed naszą erą no do roku 256, właściwie 221 przed naszą erą. No więc, drodzy państwo, no ponad tak naprawdę dwa milenia, bardzo, bardzo długi okres. No i na ten właśnie okres dynastii królewskich, no to składają się właśnie trzy dynastie. Ta Xia, która jest półlegendarna, potem dynastia Shang, która miała panować między 1600 a 1046 roku, rokiem przed naszą erą. No i ta dynastia jest już jak najbardziej historyczna, oraz dynastia Zhou, która panowała od 1046 do 256 roku przed naszą erą. Także to jest okres bardzo długi, okres, w którym trudno tak naprawdę powiedzieć, no, kiedy się kończą mity, a kiedy się zaczyna taka, można powiedzieć, twarda historia. No ale to jest właśnie ten okres, w którym powstało wiele tradycji, które potem, prawda, kształtowały w większym bądź mniejszym stopniu Chiny doby cesarstwa. A jakie to są elementy, do których odwoływano się, tworząc Chiny cesarskie i kształtując system polityczny imperium? No, pierwsza kwestia to jest władza monarchy. W tamtym czasie Chińczykami władali królowie z Chińska Wang. No i tutaj, prawda, władza monarchy, władza króla jest, można powiedzieć, pewnym wzorcem, do którego, prawda, odwoływano się, konstruując instytucję cesarza po roku 221 przed naszą erą. Odwoływano się, chociaż od razu tu warto zaznaczyć, że no, są pewne istotne różnice. No, przede wszystkim ci królowie dynastii Xia, Shang czy Zhou, to jak się często zwraca uwagę, oni bardziej byli takimi liderami klanu, czy nawet na samym początku wręcz plemiona, niż tak naprawdę wszechwładnymi, absolutnymi autokratami, jak to było w wypadku cesarzy. No niemniej jednak pewien związek jak najbardziej istnieje. Chiny królewskie to też okres, gdy kształtowały się no, takie koncepcje, jak chociażby koncepcja mandatu niebios.
monarcha bądź cała dynastia wręcz rządzi tak naprawdę z woli pewnego tworu metafizycznego, prawda? I ten twór metafizyczny, jeśli władca, monarcha nie sprawuje się dobrze, może mu ten mandat odebrać. No to jest to o koncepcji mandatu nieba opowiadałem Państwu też, myślę, trochę więcej w czasie tego nagrania właśnie o tradycjach chińskich, a demokracji. Inny ważny, prawda, ważna koncepcja powstała w czasie dynastii królewskich, no to jest koncepcja króla mędrca, tak? To też tutaj właśnie, gdy mówimy o cesarzach, no to jest taka koncepcja bardzo ważna dla funkcjonowania tej instytucji. W dobie dynastii królewskich kształtuje się również w Chinach państwowa biurokracja. Trzeba tu oczywiście zwrócić uwagę na to, że początki tejże biurokracji mają charakter jak najbardziej arystokratyczny. Później w dobie cesarstwa poszło to w zupełnie innym kierunku, mianowicie tworzenia się biurokracji o charakterze merytokratycznym. No niemniej jednak te początki merytokratyczne da się w dobie królewskiej zauważyć, szczególnie już, prawda, u schyłku rządów królów, gdy mamy, prawda, te wszystkie wojny domowe, okres wiosen i jesieni walczących królestw. Wtedy zaczynają się właśnie początki kształtowania się takiej biurokracji o bardziej merytokratycznym charakterze, do czego jak najbardziej w Chinach cesarskich będzie się na nią, prawda, będzie się rozwijać i na nią powoływać. Twórcy cesarstwa odwoływali się właśnie do tych elementów, o których Państwu wspomniałem, właśnie koncepcji króla, biurokracji. Oni się odwoływali do tego na różny sposób, pozytywnie, krytycznie, niemniej były to pewne elementy, które brano pod uwagę, konstruując potem nowe państwo, nowy system polityczny. No i tak zaczynając, mówiąc o tradycjach jak najbardziej zamierzchłych w czasach dynastii królewskich, warto zwrócić uwagę na bardzo istotny element, bardzo istotny okres, gdy Chinami rządzili królowie, właśnie ten okres, można powiedzieć, schyłkowy, okres wiosen i jesieni, walczących królestw, kiedy to w Chinach ma miejsce bardzo znaczny ferment intelektualny. Mówi się nawet wtedy o istnieniu 100 szkół myśli. No ich tak naprawdę 100 nie było, ale 100 czy tam 10 tysięcy oznacza w Chinach tyle, co dużo. Ówczesny właśnie ferment intelektualny, który był reakcją na załamanie się rządów królów, na popadnięcie państwa w okres wojen domowych, on właśnie w ramach tego fermentu intelektualnego wykuwały się pewne podstawy ideowe, na których w kolejnych stuleciach zbudowano cesarstwo chińskie. Ja o tym trochę Państwu opowiadałem, ale dzisiaj chciałbym to tak naprawdę poszerzyć. Jeśli mówimy o systemie politycznym cesarstwa, jego podstawach doktrynalnych, to należy się odnieść do dwóch, właściwie trzech, tak na dobrą sprawę, kluczowych filozofii, doktryn, które od strony właśnie ideowej cesarstwo powstałe w 221 roku konstytuowały. No pierwszą z tych szkół był wspominany już przeze mnie kiedyś dla Państwa legizm, zwany również szkołą praw, z chińska fa jiao. Na powstanie i kształtowanie się doktryny legistycznej wpływ miał cały szereg, można powiedzieć, myślicieli, aczkolwiek takimi najistotniejszymi z nich byli Shan Yang, Han Fei, Li Si. No jest to doktryna, która wykrystalizowała się gdzieś plus minus w IV wieku przed naszą erą. I na co trzeba szczególnie zwrócić uwagę, omawiając tą doktrynę, to, że ona ma niesłychanie praktyczny charakter. Ci ludzie, o których Państwu tutaj wspominałem, oni byli jak najbardziej, owszem, teoretykami polityki, ale jak najbardziej tą politykę i rządzenie państwem praktykowali. No,
Shanyang czy Li Si to byli, no Shanyang to był kanclerz na dworze państwa Qin, Li Si również był kanclerzem, ale już właśnie właśnie już na samym początku cesarstwa chińskiego. To są ludzie, którzy pisali teorie, ale jeszcze w znacznym stopniu właśnie tą politykę praktykowali. I co było taką też charakterystycznym elementem legizmu? Ano to, że on był doktryną, można powiedzieć, bardzo silnie rewolucyjną. Legiści wskazywali na to, że wraz z wojnami domowymi, no, stary ład Chin królewskich na dobrą sprawę legł w gruzach i tak naprawdę nie da się już go odtworzyć. Trzeba iść w tym kierunku, aby stworzyć coś zupełnie nowego na gruzach starego świata. Wskazywali na to, że dawny właśnie system takich no dosyć no słabych monarchów, tak, którzy w pewnym momencie doprowadzili do tego, że powstał system wasalny i to było przyczyną późniejszych wojen domowych, trzeba zastąpić silnym, scentralizowanym państwem, na czele którego powinien stać absolutny władca, a zajmować się taką bieżącą praktyką polityczną powinni zajmować się lojalni wobec tego monarchy urzędnicy. Urzędnicy o prowiniencji jak najbardziej merytokratycznej. Tu właśnie też jest taka ciekawostka, że legizm jest taką doktryną, można powiedzieć, pod wieloma względami bardzo postępowo megalitarną. Legiści uważali, że miejsce jednostki w społeczeństwie powinno wynikać nie z racji urodzenia, a z tego, jaką ta jednostka ma wartość dla państwa. No to jest też taki element, który do jakiegoś tam stopnia będzie również rezonował z konfucjanizmem, choć konfucjaniści nie byli aż tak radykalni jak legiści, o czym sobie jeszcze powiemy. No, prawo powinno być zdaniem legistów równe dla wszystkich. No i tutaj właśnie warto zwrócić uwagę na to, że takim państwem doby właśnie wojen domowych, które bardzo mocno korzystało z tej praktyki legistycznej, było państwo Qin, które, jak państwo zapewne wiecie, no, zjednoczyło Chiny po latach wojen domowych i stało za stworzeniem cesarstwa. Legizm to jest pierwsza taka ważna doktryna. Drugą, co nie znaczy, że mniej ważną, bo de facto, jak pokazała historia, nawet ważniejszą, był konfucjanizm, czy jak to się bardziej poprawnie powinno mówić, ruizm, po chińsku Zhujia, Zhuxue, co można przetłumaczyć jako szkoła literatów. No tutaj kluczową tak naprawdę rolę w kształtowaniu tej doktryny odegrał Kongzi w zlatynizowanej wersji Konfucjusz, żyjący na przełomie piątego i szóstego wieku przed naszą erą. Innymi tutaj bardzo ważnymi twórcami tej doktryny byli Mencjusz, Sundzy, każdy tą doktrynę rozwijał w kolejnych stuleciach. No i tutaj, jeśli mówimy o konfucjanizmie, warto zwrócić uwagę na to, że pod pewnymi względami rozważania Konfucjusza i jego następców były nieco podobne do legistów. Niemniej jednak konfucjaniści robili to w sposób bardziej łagodny, bardziej konserwatywny. Dla konfucjanistów tradycja była niezwykle ważna, jakkolwiek zdawali sobie sprawę na to, że no dawny ład umiera, ginie i nie da się go odbudować w 100%, to zarazem jednak stali na stanowisku, że należy zachować to, co najlepsze z dawnego porządku, dokonać tutaj jakiejś takiej, prawda, adaptacji, aby dostosować te obyczaje i tradycje do zmieniającego się świata. Tutaj wskazywali oni uwagę na to, że właśnie te pojęcia związane z dawnym feudalnym porządkiem należy przetransformować w formę pojęć etycznych. Czyli innymi słowy, zachować z tego dawnego porządku to, co najważniejsze. W
przeciwieństwie do legizmu, który był taki, można powiedzieć, jakbyśmy no dzisiaj powiedzieli, mocno makiaweliczny, to dla konfucjanistów etyka miała, no i ma dalej, bardzo, bardzo duże znaczenie. Konfucjusz wręcz uważał, że polityka i etyka to jest jedno, a rządzenie państwem jest czynieniem tego, co właściwe. Tutaj, prawda, przy budowie nowego państwa również wskazywali na to, że na czele państwa powinien stać obdarzony znaczną władzą monarcha, który winien otaczać się cnotliwymi urzędnikami. I tutaj także pojawia się ten element właśnie takiej merytokratycznej biurokracji składającej się z odpowiednio do tej funkcji przygotowanych ludzi. Tu też właśnie widać taką bardzo ważny element konfucjanizmu, że o miejscu danej jednostki w społeczeństwie decyduje nie urodzenie, a wykształcenie. Konfucjusz i jego następcy, można powiedzieć, dzielili społeczeństwo na dwie grupy ludzi, ludzi wykształconych i niewykształconych. Wykształceni to są dżundzy, czyli tacy, można by powiedzieć, dżentelmeni, natomiast ci niewykształceni to xiaozhen, czyli no jakbyśmy powiedzieli prostacy, tak? No i to jest też właśnie bardzo ważny element konfucjanizmu, później wpływający na budowę cesarstwa chińskiego. To jest właśnie ta ważna rola, prawda, merytokratycznej biurokracji w zarządzaniu państwem, w której skład właśnie powinni wchodzić dobrze przygotowani do tego ludzie. O legizmie i konfucjanizmie opowiadałem państwu podczas mojego poprzedniego nagrania. Warto tutaj jeszcze zwrócić uwagę, że była jedna szkoła, która odegrała no mniejszą, co prawda, ale też pewną rolę w ukształtowaniu się późniejszego cesarstwa chińskiego. Jest nim mianowicie taoizm. Taoizm, no właściwie obok konfucjanizmu, chyba najważniejszy wkład państwa środka w globalny dorobek filozoficzny. Przy czym jednak taoiści, w przeciwieństwie do konfucjanistów i legistów, nie przykładali aż tak wielkiej roli, można powiedzieć, do komentowania życia politycznego. Kluczowym tak naprawdę elementem filozofii taoistycznej w pewnej percepcji życia społecznego jest takie przekonanie, że ideałem dla człowieka powinno być życie z dala od społeczeństwa, życie wiejskie. Tutaj jest też bardzo mocna krytyka hierarchii społecznej, choć nie takie całkowite jej odrzucenie. No i siłą rzeczy przy takim podejściu do życia społecznego, no trudno było, aby taoizm miał równie, można powiedzieć, doniosły wpływ na życie polityczne, jak to było w wypadku konfucjanizmu czy legizmu. Niemniej jednak pewne pojęcia taoistyczne w kolejnych stuleciach miały wpływać na życie polityczne Chin. Takim, można powiedzieć, najistotniejszym elementem taoistycznym, który wpływał i wpływa na chińską politykę, jest to termin, koncepcja Wu Wei, co można na polski przetłumaczyć jako niedziałanie, jako na inercja, jako inercja właśnie. No i to jest najogólniej rzecz biorąc pozwolenie rzeczom, aby biegły one swoim trybem zgodnym z naturą. No siłą rzeczy to idzie w dość takim, można powiedzieć, istotnej przeciwwadze dla pewnych koncepcji konfucjańskich, o legistycznych nie mówiąc. No niemniej jednak niektórzy cesarze chińscy byli taoistami, praktykowali tą doktrynę i wraz z nią także koncepcję Wu Wei, więc za jakiś czas ona w ten sposób na funkcjonowanie cesarstwa wpływała. Poza tym warto też sobie pamiętać o drugiej kwestii. Taoizm po powstaniu cesarstwa, można powiedzieć, przetransformował się z takiego systemu filozoficznego z silnym zacięciem religijnym w kierunku takiej koncepcji jak najbardziej właśnie głównie religijnej. Skutek tego był taki, że istniało w cesarstwie
sporo sekt religijnych, które odwoływały się do taoizmu. A jak Państwo zapewne wiecie z historii, często właśnie ruchy religijne odgrywały w Chinach istotną rolę, rolę polityczną, na przykład powstanie żółtych turbanów. W konsekwencji więc w takiej właśnie postaci sekt religijnych, które wywoływały bunty, nierzadko udane, taoizm no, wkraczał co jakiś czas na tą scenę polityczną cesarstwa. Tyle jeśli chodzi o doktryny filozoficzne i ich wpływ na funkcjonowanie cesarstwa. Warto jednak w tym tu się jeszcze odnieść, mówiąc o tych fundamentach, do tego, że na istnienie cesarstwa chińskiego wpływały również jak najbardziej różne tradycje o charakterze obcym. Przede wszystkim mam na myśli tutaj tradycje ludów koczowniczych. O relacjach Chin z ludami koczowniczymi to jest temat bardzo rozległy i mam jak najbardziej zamiar dla Państwa nagrać o tym jakiś oddzielny odcinek. Tutaj stwierdzę tylko tak trochę kompaktowo, że Chińczycy pogardzali ludami koczowniczymi, uważali siebie za tak naprawdę jedyną cywilizację par excellence. Na koczowników patrzyli z góry, prowadzili z nimi wojny, zdarzało się, że te wojny wygrywały, że te wojny przegrywali i wtedy albo jakieś obszary, albo wręcz całe Chiny były przez koczowników podbite. No i to skutkowało tym, że cesarstwo rządzone przez ludy obce no miało jakieś tam, prawda, jakąś w tym swojej praktyce politycznej domieszkę tradycji koczowniczych. Szczególnie to było widać, o czym będę jeszcze mówił, w dziejach późnego cesarstwa, gdy no całe Chiny były podbite przez ludy obce, na przykład Mongołów albo Mandżurów. No i tu trzeba pamiętać o tym, że wpływy ludów koczowniczych na życie polityczne Chin charakteryzowały się właśnie takimi, można powiedzieć, silnymi elementami militarystycznymi i autorytarnymi. Ludy koczownicze, tam Xianbei, Mongołowie, Dżurdżeni, Mandżurowie, no to były ludy uformowane na sposób wojskowy, gdzie każdy musiał umieć władać bronią, także żeńska część plemienia. I to też właśnie skutkowało tym, że te ludy miały takie, no, ta ich polityka miała takie silne autorytarne zabarwienie i to się potem, prawda, przenosiło na praktykę polityczną cesarstwa. No, poza tym też istotną rolę w politycznych dziejach Chin odgrywał buddyzm, który chociaż schińszczył się bardzo mocno, no to jednak, jak wiemy, ma korzenie pochodzące z subkontynentu indyjskiego. Warto tu szczególnie pamiętać o takiej doktrynie Chakravatin, która charakteryzowała się tym, że taki właśnie władca buddyjski swoimi rządami przybliża ludzkość do zbawienia. To było dość silnie widoczne na przykład w rządach niektórych cesarzy mandżurskich. No i tak już kończąc ten temat obcych wpływów, to jest zresztą dosyć szeroka kwestia, którą być może omówię w ogóle w innym nagraniu, to jest to, że szczególnie u samego schyłku cesarstwa chińskiego, panowania dynastii Qing, ostatnie dekady, można też zaobserwować wpływy polityczne z Zachodu na praktykę polityczną cesarstwa. Szczególnie to ma miejsce w takim no, ostatnim dziesięcioleciu panowaniu Qingów, gdzie zaczęto na przykład pewne eksperymenty z parlamentaryzmem. Ale to jest temat tak naprawdę na bardzo głęboki, na właściwie zupełnie inne rozważania, drodzy Państwo. No i teraz chciałbym przejść do drugiej, ostatniej części mojego spotkania z Państwem, mianowicie pokazania Państwu pewnego zarysu historycznego funkcjonowania cesarstwa chińskiego. To jest okres bardzo, bardzo długi, bo od 221 roku przed naszą erą do roku 1912 naszej ery, no, także widzicie Państwo, jaka odległość. Gdy cesarstwo powstawało, w świecie śródziemnomorskim trwały walki pomiędzy Rzymem a Kartaginą o dominację w zachodniej części basenu Morza Śródziemnego, a gdy cesarstwo upadało w roku 1912, no to mamy tak naprawdę 2 lata do I wojny światowej. Jest to okres bardzo długi, okres silnie zróżnicowany
cesarstwo zmieniało się na przestrzeni wieków. Mamy na zachodzie, także w Polsce takie przekonanie, że to cesarstwo było monolitem, taką, prawda, skamieliną, która przez stulecie się nie zmieniała. No, nic bardziej mylnego. Cesarstwo podlegało zmianom. Inaczej wyglądało cesarstwo dynastii Han, inaczej Song, a inaczej ostatniej dynastii mandżurskiej Qing, tak? W pewnym uproszczeniu na potrzeby tego formatu blogowego można mówić tak naprawdę o istnieniu trzech cesarstw chińskich. I tutaj właśnie na ukazaniu tych trzech okresów chciałbym się dla Państwa jak najbardziej skupić. Pierwsze cesarstwo funkcjonowało pomiędzy 221 rokiem przed naszą erą, a 220 rokiem naszej ery. To pierwsze cesarstwo chińskie jest w dużej mierze, można powiedzieć, rówieśnikiem cesarstwa rzymskiego w naszym w świecie śródziemnomorskim. Ono powstaje, jak Państwu powiedziałem, w momencie, kiedy Rzym wojuje z Kartaginą, a pokonanie Kartaginy dało Republice Rzymskiej, no można powiedzieć, takie no, umocnienie tej swojej mocarstwowej pozycji. Natomiast pierwsze cesarstwo chińskie upada w roku 220 naszej ery, kiedy w Rzymie zaczyna się tak zwany kryzys trzeciego wieku, który, no, można powiedzieć, no, to jest takim początkiem, który zmierza poniekąd do upadku cesarstwa na zachodzie. Na pierwsze cesarstwo chińskie składają się rządy dwóch dynastii. Jest to po pierwsze dynastia Qin, rządząca bardzo krótko, bo pomiędzy 221 a 206 rokiem przed naszą erą, oraz dużo dłużej rządząca, bo kilka stuleci, dynastia Han, która rządzi od 206 roku przed naszą erą do 220, no właśnie, roku naszej ery. I co było takie charakterystyczne w tym pierwszym cesarstwie chińskim? No przede wszystkim cesarstwo zostaje zbudowane przez dynastię Qin, w dużej mierze tak naprawdę przez jednego człowieka, króla państwa Qin, Zhenga, który, no, ogłosił się Qin Shi Huangdi, czyli pierwszym cesarzem. I tutaj właśnie rządy, no, tego jednego cesarza, no, tej pierwszej dynastii, ale jak mówię, właściwie to są rządy tak naprawdę w dużej mierze jego. To jest okres centralizacji państwa, bardzo silnych praktyk autorytarnych, czy jakby niektórzy chcieli, na przykład Steven Mosher, wręcz pewnych praktyk prototalitarnych, represji wobec, prawda, nieprzychylnej pierwszemu cesarzowi inteligencji. Trochę o tym już opowiadałem w moich poprzednich vlogach. No, ta pierwsza dynastia rządzi krótko, ponieważ zaledwie kilkanaście lat po śmierci pierwszego cesarza, jego tam, prawda, następcy, jego synowie, no, nie są w stanie sprostać temu ciężarowi władzy, wybuchają bunty, dynastia upada, ale zostaje bardzo szybko odbudowana przez Liu Banga, który daje początek dynastii Han. No i tutaj, co trzeba zwrócić uwagę, dynastia Han przejmuje w dużej mierze dorobek państwa Qin, ale jest tutaj sporo adaptacji. Przede wszystkim Hanowie nie są władcami aż tak autorytarnymi, jak to było w wypadku pierwszego cesarza. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że przynajmniej w pierwszej części rządów tej dynastii mamy do czynienia z pewnym wyłomem w tej, można powiedzieć, w tym państwowym centralizmie, mianowicie toleruje się takie prywatne lenna części przedstawicieli ludu cesarskiego. Z czasem to zostaje zarzucone, ale przez jakiś czas ta praktyka funkcjonuje. Po drugie, o ile tutaj za czasów dynastii Qin tą kluczową, można powiedzieć, doktryną konstytuującą imperium jest legizm, to Hanowie wprowadzają do doktryny państwowej w coraz większym stopniu elementy konfucjańskie. Także w 136 roku przed naszą erą, za panowania cesarza Wu, no, konfucjanizm staje się
no, taką podstawową doktryną polityczną, filozoficzną cesarstwa, no i od tego momentu możemy mówić o państwie konfucjańsko-legistycznym, czyli właśnie łączeniu tych elementów konfucjańskich oraz legistycznych. Tutaj no, Mosher wskazuje na to, że o ile legizm był taką pancerną pięścią cesarstwa, to konfucjanizm stał się jego taką jedwabną szatą. W sensie, że to państwo w swojej praktyce często sięgało do elementów legistycznych, takiego centralistycznego, autorytarnego państwa, ale konfucjanizm trochę te elementy, można powiedzieć, łagodził. Kolejny ważny element, o którym warto stwierdzić, mówiąc o dynastii Han, to jest to, że właśnie czasy dynastii, znaczy no, przesadzam, ogólnie pierwszego cesarstwa, to warto tutaj wskazać na to, że właśnie w czasie pierwszego cesarstwa następuje stopniowo budowa tej państwowej biurokracji o merytokratycznym charakterze. W 124 roku przed naszą erą powstaje Akademia Cesarska, gdzie się tam, prawda, szkoli tych urzędników przede wszystkim z pewnej praktyki politycznej, ale też kwestii teoretycznych. Oni wychowują się na tekstach konfucjańskich. Pojawiają się egzaminy, w ramach których się tych właśnie urzędników werbuje do służby państwowej. Aczkolwiek, o czym trzeba pamiętać, u schyłku dynastii Han ten system zaczyna stopniowo się psuć, ponieważ państwo ulega dezintegracji, w konsekwencji coraz większą rolę w życiu politycznym państwa odgrywają ludzie, którzy uzyskują swoją pozycję ze względu na urodzenie, a nie ze względu na, powiedzmy, wiedzę i umiejętności. Dynastia Han upada w roku 220 naszej ery i przez następne kilkaset lat Imperium Chińskie pogrąża się w otchłani wewnętrznego zamętu, wojen domowych, rywalizacji, najazdów koczowniczych, którym nawet udaje się, prawda, zbudować swoje państwa na północnej części dawnego cesarstwa. Pojawiają się pewne próby zjednoczenia państwa i odbudowy cesarstwa. Takie próby podejmuje na przykład dynastia Jin pod koniec III wieku naszej ery, czy na przykład wywodząca się z ludu Toba północna dynastia Wei, ale są to takie próby, można powiedzieć, efemeryczne, z których niewiele wychodzi. Cesarstwo zostaje odbudowane przez cesarza Wena w 581 roku, który daje początek dynastii Sui. No i to jest właśnie powstanie i funkcjonowanie, no i to jest właśnie powstanie tego drugiego cesarstwa, które istnieje bardzo długo, bo od 581 roku naszej ery do roku 1279. No i tutaj, gdybyśmy szukali jakichś takich porównań z pewnymi wydarzeniami w świecie europejskim, to tutaj często cesarza Wena i dynastię Sui porównuje się do Karola Wielkiego i Karolingów, tak, który to, jak wiemy, próbował odbudować cesarstwo w Europie Zachodniej. No, z tą tylko różnicą, że o ile działania cesarza Wena no miały kilkusetletni taki bardzo praktyczny skutek, to tyle no, odbudowa tego cesarstwa na zachodzie w Europie średniowiecznej no właściwie trochę tak naprawdę no nigdy nie była tak naprawdę projektem aż tak zaawansowanym, czy to prawda Karolowi Wielkiemu, czy potem prawda cesarzom niemieckim. No, nigdy nie udało się podporządkować sobie tak naprawdę całej Europy Zachodniej, natomiast cesarz Wen i jego następcy no, odbudowali, prawda, imperium, które było takim kluczowym odnośnikiem w Azji Wschodniej. Także są te podobieństwa, ale są też różnice. Drodzy Państwo, na drugie cesarstwo składają się w gruncie rzeczy przede wszystkim trzy dynastie. Jest to dynastia Sui, rządząca dosyć krótko, bo od 581 do 618 roku naszej ery. Dynastia Tang, która panowała od roku 618 do 907. Potem mamy tam krótki okres chaosu. I dynastię Song, która rządzi od roku 960 do 1279, do podboju Chin przez Mongołów.
co jest charakterystyczne dla Drugiego Cesarstwa. No, drodzy Państwo, jest to tak naprawdę szczyt chińskiej potęgi w kategoriach politycznych, ekonomicznych, naukowych, kulturowych, częściowo również militarnych. To jest ten okres, kiedy państwo środka można powiedzieć, wyśrubowało swoją cywilizację do pewnych szczytów tak naprawdę. Chiny w stosunku do innych państw w ówczesnym świecie plasują się wówczas niezwykle wysoko. No, jeśli tutaj, prawda, spojrzymy na pewne, prawda, doktryny i pewne mapy myślowe, którymi posługuje się dzisiaj komunistyczna partia Chin, przede wszystkim Xi Jinping, no to ja o tym wspominałem. Ekipa Xi Jinpinga mówi o wielkim renesansie państwa chińskiego. I to ma być taki trzeci renesans po właśnie panowaniu dynastii Han oraz dynastii Tang i Song. Także to rezonuje w Chinach po dzień dzisiejszy. To, jaką oni wówczas byli wielką, wielką potęgą. No i wskazując na pewną praktykę polityczną Drugiego Cesarstwa, to należy zwrócić uwagę tutaj na kilka rzeczy. Po pierwsze, cesarz Wen i jego następcy odbudowali imperium, którym niegdyś rządziła dynastia Qin i Han. Kontynuowali to dziedzictwo, aczkolwiek odbudowali je, kontynuowali i rozwijali to dziedzictwo w kolejnych stuleciach. Tutaj szczególnie warto zwrócić uwagę na zagadnienie merytokratycznej biurokracji. Dynastia Sui odtwarza dawne egzaminy cesarskie. Aczkolwiek w pierwszych dekadach cesarstwa chińskiego, gdybyśmy popatrzyli na życie polityczne tego państwa, to możemy zauważyć, że dominuje w jego funkcjonowaniu dawna rodowa arystokracja. No, wynikało to przede wszystkim z lat zamętu, tak? To był okres wojen domowych, kiedy kluczowe znaczenie w życiu politycznym odgrywali arystokraci wojownicy. Dzięki temu oni zbudowali swoje znaczenie w życiu społecznym Chin, ale z czasem zaczyna się to zmieniać i tutaj bardzo istotną postacią jest Wu Zetian, jedyna kobieta cesarz na tronie chińskim. Rządziła ona, o ile się nie mylę, w latach 690-705 i Wu Zetian spotkała się z taką sytuacją, że nie miała ona odpowiedniego poparcia w ramach elity politycznej. Przedstawiciele dawnych rodów arystokratycznych opierali się jej władzy, no i aby ten opór zniszczyć, zarządziła ona czystki w ramach elity politycznej i na miejsce dawnych przedstawicieli rodów arystokratycznych zaczęła promować urzędników pochodzących z egzaminów. Obalono ją w roku 705, aczkolwiek ten pewien zwrot, który ona zrobiła w chińskiej polityce, można powiedzieć, utrzymywał się w kolejnych stuleciach. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że o ile na samym początku dynastii Tang zaledwie 7% doradców cesarzy miało ten najwyższy tytuł dżinszy, to już za czasów Wu Zetian było to 40%. Ten proces wzmacniania roli merytokratycznej biurokracji zaczął się za dynastii Tang, ale tak można powiedzieć, do perfekcji ten system doprowadziła kolejna dynastia Song. Cesarz Taizu, założyciel tej dynastii, chciał w jakiś sposób zabezpieczyć swoje rządy przed zakusami ambitnych wojskowych. Wiedział, o czym mówi, bo sam był takim wojskowym, który sięgnął po władzę i w tym celu zaczął rozbudowywać administrację państwową, w szczególności mechanizmy kontroli nad armią. Dążył do tego, aby państwo jeszcze mocniej scentralizować.
No i temu właśnie miało służyć rozwijanie również systemu egzaminów do biurokracji państwowej. Odbywały się one na trzech poziomach: prefektury, w stolicy cesarskiej oraz przed samym cesarzem. No i tutaj trzeba pamiętać, że egzaminy urzędnicze stały się pewną instytucją tak naprawdę definiującą społeczeństwo, społeczność cesarstwa za czasów dynastii Song. Setki tysięcy młodych mężczyzn brały udział w tych egzaminach, widząc w tym szansę na możliwość awansu społecznego. O ile w XI wieku na tym najniższym poziomie prefekturalnym do egzaminów przystępowało 80 tysięcy ludzi, tak w wieku XIII było to już 400 tysięcy. Szacuje się, że we wczesnej dynastii Song 1/3 urzędników dysponowała tym najwyższym tytułem dżinszy, natomiast w późnym okresie dynastii było to już 2/3. Ja już o tym Państwu kiedyś wspominałem, ale to był system na owe czasy, a mówimy XI, XII, XIII wiek, to był system bardzo, bardzo postępowy, ponieważ on faktycznie umożliwiał awans społeczny ubogich ludzi na wyższe stanowiska. Aby to umożliwić, Songowie ustanowili również specjalny system stypendiów dla młodzieży z ubogich rodzin. No i co też jest szczególnie ważne, pomimo tego, że Songowie scentralizowali bardzo państwo, rozbudowali ten aparat państwowy, to nie była to dynastia o takich, można powiedzieć, zapędach despotycznych. Cesarze z dynastii Song, w szczególności Zhenzhong, Taizhong, Zhenzhong, Zhenzhong czy Huizhong, oni byli takimi władcami, którzy bardzo, tak można powiedzieć, dobrze współpracowali z aparatem biurokratycznym. Pozwalali na dyskusje w obrębie elity politycznej, pozwalali wyrażać różne poglądy, a popierali te, które miały poparcie większości urzędników. Dynastia Song była, można powiedzieć, takim spełnieniem pewnych ideałów konfucjańskich o tym, jak należy rządzić państwem. No, los tej dynastii nie był ostatecznie dobry, ponieważ upadła ona pod ciosami ludów koczowniczych. Najpierw mówimy tutaj o najazdach Dżurdżenów, którzy podbili północną część cesarstwa i ustanowili tam własną dynastię Jin, gdzie, co jest bardzo istotne, oni tam łączyli własne tradycje z tradycjami chińskimi. No a potem na państwo środka zwaliła się nawała mongolska, która zlikwidowała najpierw państwo Dżurdżenów na północy, a potem resztki państwa dynastii Song na południu. No i tym samym przechodzimy do trzeciego cesarstwa, które funkcjonowało, no zależy też w sumie jak to liczyć i jak traktować rządy mongolskie w Chinach, ponieważ no z jednej strony Mongołowie przejęli pewne chińskie tradycje, ale zarazem byli tym ludem koczowniczym, który bardzo opornie się zchińszczał. No ale powiedzmy, że zrobię to po chińsku i jak najbardziej tutaj, powiedzmy, potwierdzę to dziedzictwo mongolskie. Trzecie cesarstwo funkcjonuje od 1279 do 1912 roku. I co jest takim... No i właśnie w ramach tego trzeciego imperium możemy mówić o trzech dynastiach. Pierwsza to jest dynastia Yuan, dynastia mongolska, choć jak mówię, można się tutaj kłócić, na ile Mongołowie byli kontynuacją poprzednich dynastii, a na ile ich rządy były po prostu brutalną okupacją Chin. Kiedyś Państwu nagram jakiś odcinek o relacjach pomiędzy ludami koczowniczymi a Chińczykami, gdzie trochę mocniej się w to wgłębię. No w każdym razie Mongołowie rządzili Chinami jako pewną całością od 1279 do 1368 roku. No właśnie w połowie XIV wieku zostali obaleni przez dynastię Ming,
dynastię o chińskim rdzennym charakterze, która to została zlikwidowana w wyniku podboju przez Mandżurów, którzy ustanowili dynastię Qing, która rządziła Chinami w latach 1644-1912. No i co jest tutaj bardzo istotne? Ostatnie cesarstwo no, charakteryzuje się takimi właśnie silnymi wpływami ludów koczowniczych. No z prostego powodu. Yuan i Qing no, to są dynastie ustanowione w wyniku podbojów przez ludy koczownicze. Natomiast dynastia Ming była dynastią rdzennie chińską, ale jednak korzystającą z tego częściowo przynajmniej dziedzictwa mongolskiego. Elementem dość charakterystycznym tego właśnie w konsekwencji tego późnego cesarstwa jest to, że cesarze z tych trzech dynastii miewali skłonność do despotyzmu. Kubilai Khan, Hongwu, założyciel dynastii Ming, o którym tu Państwu odpowiadałem, że on słynął z tego, że organizował czystki w aparacie urzędniczym, czy na przykład cesarze autokraci z dynastii Qing, Kanxi, wielki wódz skądinąd, Qianlong, odpowiedzialny za inkwizycję literatury. No tak się, drodzy Państwo, przedstawia no, zarys, oczywiście w pewnym skrócie cesarstwa chińskiego, tych powiedzmy trzech podstawowych okresów w jego istnieniu. W kolejnym nagraniu przedstawię Państwu charakterystykę instytucji cesarza w ramach imperium. Tutaj na koniec chciałbym się jeszcze do jednej rzeczy odnieść. Ja Państwu trochę opowiadałem o okresie królewskim w dziejach Chin. Jeśli byście Państwo chcieli pogłębić swoją wiedzę na temat tego arcyinteresującego i do jakiegoś stopnia też otoczonego pewną mgłą dziejów okresu, to polecam książkę polskiego autora, profesora Macieja Kuczyńskiego, Dzieje starożytnych Chin, kronika pierwszych dynastii. Wspaniała praca, polecam z całego serca. Doskonałe pióro, wiele cennych informacji, no i co najważniejsze, prawda, w języku polskim. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Proszę o komentarze, pochlebne albo i niepochlebne. Oraz jeśli się Państwu moje materiały podobają, to o subskrybowanie mojego kanału. Bardzo Państwu dziękuję, no i zachęcam do śledzenia moich kolejnych materiałów.